Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was w kolejnej części z przeglądu i usuwania modów. Dzisiaj mamy trzecią część dekoracji i słuchajcie, po ostatniej jak czyściłam sobie mody, to usunęłam te kurde lampy, te takie najlepsze ever, kurczę, przez przypadek i teraz takie mam z gry jakieś dziadostwo, co jest duże i tak nie świeci. Muszę koniecznie sobie ściągnąć te lampy, masakra. No dobra, moi drodzy, widzicie ten odcinek na drugi dzień po tym wczorajszym, także mam nadzieję, że nie jest jakoś strasznie słabo, że w tamtej części wszystkiego nie dałam. No i lecimy od razu, słuchajcie, do dywanów. Zobaczmy, co tutaj mamy. Taki kibelkowy. Tutaj mamy taki jakby to szkło na ziemię, także spoko. To wszystko zostawiamy. Taka zwykła poduszka, ale okej. To okej. Ciekawa jestem, ile ten odcinek będzie trwał. Myślę, że jakoś może nie tak bardzo dużo. Znowu to dziadostwo. Bo chyba tutaj już troszeczkę mniej tych rzeczy będzie. A to jest zimowe. To usuńmy to tego. To też. Dywany. Dywany ogólnie. Ja chyba nie mam aż tak dużo tych dywanów. Chociaż tutaj jeszcze są te poduszki, więc to też usuniemy. O, to też usuniemy. O, zobaczcie, kurde, to jest dobre, nie? W dywanach. Nie wiem czasem, kto ustala... Jak ci twórcy ustalają te kategorie tego, na jakiej podstawie oni to klikają. Takie małe poduszki też mi się nie przydadzą. Takie też nie. O, ten dywanik. On nie ma kolorów? On chyba miał kolory. To może jakiś inny. Te poduszki są ok. To też jest ok. Ten też dywan. Ten też. Zaraz. Następny. Te kamyczki też ok, to też ok. O, znowu nie posegregowałam. Kurde, jak mi się to zawsze przypomina, jak już kurczę poprzeglądam część rzeczy. Dobra, gdzie byliśmy? To widzieliśmy. To też widzieliśmy. No to teraz coś takiego. O, to od myszki Miki. Także spoczko. Coś takiego. Jakieś takie poduszki dziadowskie. To też jakieś takie brzydko zrobione. No to też taka zwykła, ale taka zwykła jeszcze może zostać. To taka mała też może zostać w sumie. To też. To w sumie nie. To w sumie tak. No nie wiem. Mam w sumie tych poduszek dużo, aż może... O, jeszcze dywanik. Aż może tyle. Nie będę sobie, słuchajcie, zostawiać. Coś takiego. Ten też jest ok. A ten? Ten taki trochę dziwny. Chociaż... Kurde, zostawmy. No mówię, dywaników nigdy za dużo. Bo zawsze można coś fajnego wybrać. Ten jest taki dość dziwnie zrobiony. Taki niezbyt realistyczny i te włosy są tak dziwnie ułożone. Te poduszki też są takie dość dziwne. Te też... Takie, jakby to powiedzieć, plet. Tu z jakąś krainą, kurde. Z mapą świata jadę. Ja mówię z krainą, nie? A co to taki duży? Nie, no takie duże w kolorach neutralnych zawsze spoko. No, tu jest taki wałek. Wałek też może być. Tu jest taki łazienkowy. Dywanik też jest spoko. To też może być. To taki dość dziwny, ale też może być. To też. No to też. To też. No kurde. To też. Oj, nie to. Teraz to. Ten jest fajny. Tu jest taki okrągły. Tu jest donut, słuchajcie, nawet. No jest taka poduszka donut. Spoko. Tu jest taki. To jest coś takiego. To jest tak w sumie... Mam być szczera, to tak słabo trochę zrobione. To jest, kurde, myślałam, że to jest basen z tej miniaturki. Myślę sobie, what the hell, basen tu wyjmę zaraz, miniaturowy. Co tu jeszcze? Taki dywan. Taki, no kurde, nic nie mogę usunąć. Ten jest dość dziwny, taki z bliska, nie podoba mi się z bliska. Ten jest ok. Ten też. Ten też. Ten też. Wszystko też. Taki.
Taki. No, ciekawa jestem w ogóle, jak długo potrwa ta seria. W sumie mamy jeszcze troszkę do zrobienia, do przeglądu. Ciekawa jestem, ile jeszcze, kurde, odcinków. To można wywalić. Ile jeszcze odcinków nas czeka. Ciekawe. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, co tu dalej mamy? Taki, kurde, dywan. Też jest ok. No, jak widzicie, tu mało usunę. O, te są też fajne dywany. To też. To też. Ten taki dość dziwny. No dobra. O, to było. Taki też. A ten nie ma kolorów, tylko jest po prostu taki. I ten też nie ma kolorów. No, ten to tak dziwnie. Dobra, to zostawmy te. Jak one nie mają kolorów, to już tak troszkę jest, wiecie, dziwnie. Bo nie masz wyboru później. Ja nie lubię takich dywanów, które nie mają. O, ten czarny i biały, ale jest okej, nie? Fajny, zostawmy. O, już głos mi odbiera. Będę brzmiała teraz jak mały chłopczyk. Wybaczcie, są odkaszlny gdzieś tam troszkę. Takie coś. No, muszę odkaszlnąć. No dobra, sorry Gregory. Musiałam sobie kaszlnąć, więc wyciszyłam wam mikrofon, żeby wam tutaj nie prychać. I nie kaszleć, ale są fajne te dywany, naprawdę. Następny taki, okej. O, już końcówka, Jezu, jak dobrze. Taki jest okej, taki też. Taki też. Ten też. No dzisiaj to, kochani, macie interesujący odcinek. Cały czas gadam, ten też, ten nie i wiecie. Nie wiem, co z tymi dywanami. Wszystkie sobie zostały. Oj, no. Kominki. Przenieśmy się na ścianę, bo część pewnie będzie ze ścianą powiązanych. Coś takiego. Kominki raczej wszystkie zostawiam. Nie pokazywałam? Nie, to teraz. Taki. Choć tych dużych tak naprawdę za bardzo nie używam. Ale może się to zmienić. Na przykład taki. Nigdy go nie użyłam, ale do takich dużych jakichś domów to całkiem byłby spoko. Co? Ale mamy dwa takie. Zobaczcie, mniejszy i większy. W sumie takiego może kolosa nigdy nie użyję. Czy użyję? Jak myślicie? Dobra, zostawmy. Ten jest śliczny. Wygląda jak spłuczka, te coś, co wisi obok. Taki jest okej. No mówię, kominków dużo nie mam, a ze wszystkimi jestem związana. Tak mi się wydaje. Ten też jest fajny, taki kamienny. Ten to jest to samo, tylko że większy. Ten jest też superancki. Ten jest też, czasem się przydaje do mniejszych jakichś tam mieszkań. Taki. O, ten taki w sumie troszkę dziwny. Chociaż, a co on ma tutaj na tym? Jakieś holigry... Jak się nazywają? Hieroglify. Ja chciałam powiedzieć holigrafy on tu ma, nie? Co myślę o nim? Możemy ten wywalić w sumie. On taki średni. O, ten jest od Scotta i od Riley. Jeden z tych dwóch, już nie pamiętam który. On, jeden jest większy, po prostu drugi mniejszy. Ten zostawmy i taki też zostawmy. No dobra, następny. Ozdoby na ścianę. Tego też będzie chyba dużo, co? Gniazdko jest okej. To jest światło. Tu są takie gniazdka. No to już widzicie, nie będę tego wyjmować. Jakiś ręcznik. To jest jakaś chyba półka. Półka też jest spoko. To są kubki, taka tabliczka, jakieś magazyny, jakiś fartuch, przyprawy, to jest ok. To są te lampki, tu są jakieś takie te do pokoju na przykład dziecięcego, to jest te mydło, to jest Christmas, dobra. No, tu jest jakaś taka... Szczoteczka, papier, owieczka, papier, patelnia, buty jakieś takie dziadowskie. Znaczy się nie dziadowskie, jak ktoś jest baletnicą, ale no po prostu tego nie użyję. Takie ręczniki, znowu kolejna szczota do kibla, kurde, szczota do kibla. Zegareczek, taka tablica, takie śpiące. Taki ten, łapacz snów, ziółka można tak to nazwać, takie coś, jakieś ptaszęta, można je wywalić, kitchen, taka tablica,
Takie coś też wywalimy. To jest świąteczne. To jest taki ten. To jest też fajne, gdzieś tam do schowka. To jest takie dziwne. Papierek. Tutaj taki ten na kazetki, czy tam na pucztę. Półka zawsze spoko. Jedna i druga. Co, czym one się różnią? Left, right, ale czym one się różnią? Nie wiem, dobra. To jedną zostawimy, drugą wywalimy. Tutaj to jest, tutaj takie coś wiszące. W sumie też nie wiem, po co mi to, ale zostawmy sobie. To mi się raczej nie przyda. Jakieś takie zioła wiszące. Skiepka od Mikołaja. Deska, kurde, nie? Deska też mi się nie przyda, bo to są takie z półkami z boku. To gdzieś użyłam w jakimś domu. Nie łakirki. Chyba łakiry. Ale dobra, usuniemy. Nic tam się nie stanie najwyżej, kurde. To też takie dziwne co najmniej. Koło. Ostatnio powiedziałam, że to jest felga, ale nie. Wheels to jest koło, nie felga. Zegar. Następny zegar. Tu jakiś taki lizak na ścianę. Ta ręcznik. Noże. Takie coś. O, takie kapelusze, kurde. Girli coś. Girli coś. Łoś. Fajny z boku ten łoś, nie? Dobra. Dalej. Ikea, takie coś. Takie coś. Tablica. U Riley kiedyś była ta tablica. W starym mieszkaniu przyprawy. To było w innym. Tu jakieś takie orzeczy, ale one są takie niedorobione i nie ma koloru, więc to wywalmy. Tablica. No to wszystko z tych na ścianę? Coś mi tu się nie pasuje. Dziwne. No i różne. No tak, w różnych będzie wszystko, co już patrzyliśmy pewnie. O Jezusie. Wiecie co? Może trochę tych pudełek pousuwamy. Po co mi... Oj, wywaliłam za ten. Hit. W ścianę to wstawiłam. Trochę tych pudełek możemy w sumie wywalić, aż tyle nam niepotrzebne. Coś takiego też możemy wywalić. Te ręczniki aż tyle też nam niepotrzebne. Pewnie mi teraz w połowie mieszkań poznika, kurde. To będzie najgorzej. Ale... No i nie wiem teraz, co było, co wiecie, co już pokazywałam, co już sprawdzałam. Dziwnie. Nie wiem, czy tak wszystkie mam patrzeć teraz. O, się powtarzam. To na pewno było wszystko. Aż mnie oko zaswędziało, sorry. No, ten kosz chyba jeszcze nie był, ale on zostaje. To wszystko było na stówę. Lacie, kuboty też były. O, drzewo takie świąteczne. Zobaczcie. Drzewo możemy wywalić. Te były, tu wszystko było. Tu jest taka ta. Taka ta. Tu są jakieś takie literki. Kosz z takim tym chyba nie był. Ręczniki. Waga taka też chyba nie była. Taka półka, co kiedyś u Melanii w łazience było, czy jak była ta seria, kojarzycie na pewno. Kojarzycie 7 grzechów, ja się zapytałam was, czy wy kojarzycie 7 grzechów. Dobra jestem, co? No jasne, że kojarzycie. Także to tam wisiało u niej w łazience. Tu są jakieś takie ręczniczki. To było, o, te pudło chyba nie było, pudło, kosz. Tu wszystko było, takie ręczniki. O, te mydło wiszące. Dekoracyjne, kurde, jakieś wentylacje, nie podoba mi się to. To chyba miało imitować lodówkę. Takie te, Oshi chyba to są napoje. To jest to inne, to od modów w ogóle. Tu jest jakieś takie coś, wywalmy to. To jest takie napranie, to niech zostanie. To też pokazywałam, to pokazywałam. O, taki stojak na ręczniki. To wywalmy, to jest po prostu dekoracja, więc to jest niepotrzebne dla nas, moi drodzy. Ale wam pokażę, jakieś są nazwy. To jest poduszka taka świąteczna, więc też wywalimy. Zegarek ten znany dla was już na pewno. Taki kot świąteczny, ale on niekoniecznie jest świąteczny. Jack Daniels, to już wiecie. Pizza, to też niech zostanie. Tu jest takie coś, jakaś taka puszka. Wywalamy taki tokser. Jak to się nazywa? Toster. Talerze, tu pikle. Pikle pokazywałam? Chyba nie było. Czajniczek. Następne pikle. To było świąteczne drzewo z latarkami. Też wywalimy z latarkami. To było, to? Jakiś blanket, to też chyba. To takie świąteczne. Nawet nie wiedziałam, że to mam. Wywalmy to.
Tak, jakieś obrazki, kapelusz, to wszystko było. W sumie takie pudełko możemy wywalić. Garnek niech sobie zostanie, separator też. Dzwoneczek, wywalamy Mikołaja, wywalamy to. Co się nie da postawić. Cukierniczka może zostać, taka miska też może zostać. Takie coś też może zostać. To są te latarki, co już Wam pokazywałam. Jakieś takie łóżko ozdobna, ta ramka. Czemu ona nie jest w łóżkach? Wywalimy, może coś z tym jest po prostu nie tak. To nie wiadomo, co to jest. Ach, to taka tabela na górę. Okej, wywalmy ją, taka mi niepotrzebna. Drabinka też mi raczej niepotrzebna, ale zostawmy, może się kiedyś przyda, jak będę robiła jakieś łóżko piętrowe dla dzieci. Ten znak też jest okej, tu są jakieś lacie, te z oczami. Tutaj ten, tak, może zostać. Jakieś takie pillowsy dziwne. Nie, no nie są dziwne, ale kurde, czemu ja nie mogę sobie tego, to też jest w sumie takie ogromne, wielkie, wywalmy to. Czemu ja nie mogę, powiedzcie mi, sobie sama posegregować? Znaczy pewnie tych kategorii, ja bym to kiedyś zrobiła, bo mnie to tak denerwuje, że to wszystko jest tam, gdzie po prostu w jakichś dziwnych miejscach. Wiem, że na pewno gdzieś tam w studiu dałoby się w Sims 4 Studio to porobić, ale na pewno to by było masa roboty z tym. Więc sama nie wiem, czy kurde, to kliknęłam. Breakfast cup, a mi pokazuje cucki. Jakaś taka poduszka, jakieś takie wina. Nie no, to część z tych rzeczy jednak faktycznie nie była. O, to w sumie możemy wywalić. Te koszule. Klucze. Możemy zostawić, może się kiedyś przydadzą. Taka ta, ona też jest strasznie duża. Szkoda, że te perfumy są takie aż mocno ogromne. To też wywalmy. Taki boks może zostać. Tu jest jakaś tam kubek. Jakaś kubek. To było to. Niech zostanie. To co to jest? Poduszki. Jakieś takie coś. To może w sumie być ozdobne gdzieś tam postawić na ziemi, więc niech zostanie. To mi się nie podoba. To wywalmy. To wywalmy. Ja takich nakryć nie używam za bardzo, wiecie? Na stół użyłam tylko to w Wigilię. Bo chciałam, żeby ten stół ładnie wyglądał, a tak na co dzień raczej nie używam. Więc można wszystko to wywalić. To też. O, to było, to było. To było? Nie, ale to wygląda w sumie jak prezent świąteczny troszkę, więc wywalmy to. To było, to było, to było na pewno tutaj. Jakieś takie browce. Poduszka kolejna, aż wywalmy, nie trzymajmy aż tyle tych poduszek. Tu jakaś taka coś, nie wiadomo co. To było tutaj, te bombki na choinkę, to w sumie też można wywalić. Jakiś taki kosz, w sumie jak do roweru. Wywalmy, kolejna poduszka, świeczka to zostaje. Tutaj są te takie, te zostają, to też miało zostać. To taki wiszący ptaszek. Szkoda, że kolorów nie ma, na przykład białego. W takim wypadku, ale i tak zostaje tu taka taca, tu jakiś spryskiwacz gdzieś tam można do łazienki upchnąć. Kawa, szklanka, filiżanka z herbatą albo z kawą, jakieś te, jakieś takie misa, niech zostanie, przyprawy, nóż z deską też, to jakieś coś, no jedna taka niech zostanie, jedna usunięta, to są jakieś warzywa, to są takie same świąteczne bardziej, ale niech zostanie, to jest raczej takie świąteczne, to też jest świąteczne, to... To taki koc, ale on jakiś taki dziwny jest co najmniej, więc wywalmy. Miska z mięsem, jakieś tam też chemikalia. Ojej, zobaczcie, jaki fajny separator do dziecięcego pokoju. Nieźle. Oj, to ten, zmiotka i szczota, niech zostanie, czasem tam może się przydać. To jest czebrony. Jakaś taka poduszka, to nie. Gdzie ja byłam? Tu byłam. Jakaś taka waza dziwnego kształtu, drabina, niech se zostanie, kosmetyki, kolejny ten, ale już jeden miał zostać. To jest herbatka, jakaś taka dziwna misa, jakaś taka dziwna misa, jakieś sanki, jakieś świąteczne te, to też jakieś kakao tutaj, jakieś koło kurde zębate. O, to niech zostanie do tam do ciasta robienia, to wywalamy. To wywalamy. Donaty niech sobie zostaną. Następna rzecz, nie wiem co to jest. Ach, to wisi, to taka żarówka z kwiatkami, niech ona zostanie. Gdzieś nawet u Melanii chyba ją używałam. No, swędzi mnie ręka, to
Dobra. Jakiś śmiech paniczny. Dobra, taka ta, niech wypierdziela. Poducha, niech już zostanie. Te poduszki też są spoko. Te poduszki są niespoko. Te poduszki są spoko. To jest było, to było. To? To jest ok. To jest ok. Butelki z winem. Poduszki, kolejne jakieś wino albo piwsko, nie wiem co to, chyba wino. Takie te do kominka można wywalić w sumie. Kask, niech se zostanie tam gdzieś do dziecięcego, do nastolatkowego pokoju. Jakieś takie miseczki, w sumie są niezłe. Takie coś. To, niech wywalamy. Wieża Eiffla, niech zostanie. Poduchy. Wywalamy. Separator. To mieliśmy wywalić, już chyba tam dałam do wywalenia. Poduchy takie, niech będą. Oj nie, tu, o tutaj, tutaj. Takie poduchy niech będą. Takie? Wywalmy. Co, nie możemy? Tu jakieś coś, to są takie serduszka wiszące. Następna rzecz. Łóżko, ramka. Czemu ona nie jest w łóżkach, tylko jest tutaj? Kurde, już sama nie wiem. Może nie będę wywalać, może to po prostu jest w dwóch miejscach, i tu, już sama teraz nie wiem. Jakieś takie serduszka, poduszki, to, książki, znowu to, poduchy, znowu to, oj, teraz to. Drabina niech se będzie, jakaś taka waza niech zostanie, jakiś globus, kolumnę wywalimy, kolumnę drugą, chociaż taka kolumna gdzieś tam, a wywalamy, nie będę jakiś kolumn stawiać, poduszki, o to jest fajne, co? Nie wiem do czego to, jakaś taka, takie coś, nie wiem, może bardziej do ogrodu, to było. Jakieś takie poduszki dziwne, mało kolorów, to chyba było, okularki, już chyba zbliżamy się do końca. Jakiś taki szyld do perfumerii, parawan, zegarek, to myślę nad tymi kolumnami cały czas, czy je zostawić, może się w sumie kiedyś przydadzą. To takie coś, dobra, zostaw, wywalmy to, drabinka chyba była. To zostawmy. To jest taki ten. Tutaj jakieś buty. Jakieś takie do składziku. A możemy zostawić jakieś biżuteria. To było to. Wywalmy. To jest tylko taka zdoba. To też wywalmy. To jest było. Tutaj pralka, ale mam słabą tą pralkę, co? Jakaś poduszka niech zostanie. To co to było? Jakieś poduszki też chyba były. Taki koc. Czy tam narzuta, to jakiś kuferek, to chyba było, to jest co? Jakiś taki wieszak na ręczniki, magazyny, to było, separator ścian jest ok, tutaj taki do łazienki gdzieś, to chyba było, to było, to, ale to możemy wywalić. To chyba nie było. Taki kocyk. W sumie też możemy wywalić, po co nam aż tyle. Taka imitacja schodów. Pamiętajcie, że to tylko ozdoba. A taki globus po co mi jest? Jakiś taki separator też nie ma koloru. Wywalmy. Taki płotek zostawmy. Narzutka na łóżko. Poduszki. Wywalmy te poduszki. Takie coś. Takie coś było. To chyba takie nad łóżko czy coś, ale to jest dziwne, co najmniej nie chcę tego. To też nie wiem, co to za bardzo. No nie, na razie zostawmy, bo to może mi się przydać tam do czegoś. To jest taki ozdobny pisuar. W sumie taki ozdobny to może być. Może gdzieś tam to umieścimy nawet. To mi się nie podoba. Taki blanket. Co to jeszcze? Takie poduszki. Poduszki też są takie dziwne co najmniej. Znaczy ja wiem, że one są od kompletu, od czegoś, ale... Ojejku, pokaż się z przodu. Ach, jakieś z tym.
dzieciowe rzeczy. Niech zostaną. To jakaś taka klatka z ptasznikami. Tutaj to, tutaj jakaś taka suszarka, tutaj też takie coś. To jakiś taki znak E. Tutaj jakieś coś brzydkiego, tutaj jakieś kosmetyki, rikitiki kosmetyki, to coś takiego. Tutaj coś wiszącego. Co to ma być? Aha, coś tam dla dzieci, dziwne. Taka walizeczka, taka ta. Taka suknia. Blanket dla dzieci, drugi blanket dla dzieci. Taki coś, to zostanie to takie rzezwisa z łóżka niby. Takie coś. Kocyków troszkę właśnie tutaj jest. Baldachim nad łóżko. Kolejne schody, imitacja oczywiście. Takie schody pseudo, jakby nie wiem, można tak to nazwać. Taki domek, nie wiem, nad łóżko dla tych dzieci. Jakieś schodki. Kabina taka dla dzieci. Kabina. Kabina dla dzieci. Ech, wiecie o co chodzi. Taki regał do perfumerii. Zostawmy, może kiedyś jakąś perfumerię zrobię. A jak nie zrobię, to nie zrobię. Dobra. Tutaj ciacha już były, torebka była, coś takiego, lipstick nie było i okulałki za 2000. Dobra, moi drodzy, wszystko. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. To już jest ostatnia część z dekoracji. Co mamy dalej? Słuchajcie, dla dzieci. Także w następnym odcinku będzie tutaj te wszystkie rzeczy dla dzieci. To trzymajcie się ciepło i do następnego.